Siemanko, cześć czołem, Czeski z tej strony i gramy sobie teraz w giereczkę Growing Up. W ogóle to jest giereczka o dorastaniu. Znaczy będziemy musieli przebrnąć przez jakby dzieciństwo, w szkołę i tak dalej do dorosłości. Podejmując w sumie, to my będziemy jako gracze podejmować decyzję, co mamy rozwijać, w którą stronę mamy iść w tym dzieckiem, nie? Grałem sobie ją trochę, jak pamiętam, jest inna. Każda nowa gra jest inna, spotkasz innych ludzi i przytrafią ci się inne wydarzenia, ale zawsze będziesz w stanie kształtować swoją przyszłość. Gra automatycznie zapisuje co turę twoje postępy, co jest super, nie? No właśnie. Hej! Witamy w życiu. Tak, i właśnie, i tak, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy tą gierkę, to, bo ja sobie pomyślałem, że zrobimy sportowca jakiegoś, nie? Ale czy to nam się uda, bo zobaczycie, na czym to polega, nie? Niektóre atrybuty... Jest trochę losowości też w tych atrybutach. Oczywiście i tak rozwijamy te umiejętności, które chcemy. Tylko no, grałem te demko, pamiętam to, że na początku nie było na przykład dużo umiejętności, które mogliśmy rozwijać w stronę sprawności fizycznej, że tak powiem, nie? Ale zobaczymy, co nam wyjdzie. Będę dążył, żeby zrobić jakiegoś sportowca, nie? Z siebie w przyszłości. Zobaczymy, co nam się uda, nie? Witamy w życiu. Wkrótce urodzisz się dwojgu wspaniałym ludzi. Chcesz ich teraz zobaczyć? Wolę mieć niespodziankę. Dobrze, poznasz ich nieco później. Nie będziemy sobie psuć tej niespodzianki, jak jesteśmy... Jeszcze się nie urodziliśmy i już mamy widzieć rodziców? Nie. Niedawno dowiedzieli się, jakiej jesteś płci. Jak myślisz, która to płeć? Dobra, nie weźmiemy oczywiście chłopca. Zgadza się, będziesz chłopcem. Patrz, twoi rodzice piszą do ciebie list. Drogie dziecko, cieszymy się, że możemy powitać cię na tym świecie. Jest tyle rzeczy, których chcemy cię nauczyć. Na przykład, no właśnie, wytrwałości czy współczucia. Weźmiemy, jak chcemy zrobić sportowca, no to weźmiemy wytrwałości, nie? Chcemy przygotować cię na wszystko, co zostawi przed tobą życie. Dzięki temu stawisz czoła trudnościom i odniesiesz sukces. Mamy nadzieję, że wyrośniesz na osobę zdrową, a także... no właśnie, czy mądrą, czy kreatywną? Bo jakbyśmy chcieli iść w sportowca, to myślę, że bardziej... Znaczy, tu pasuje i to tak do sportowca na równi, bo niektórzy sportowcy no, muszą być mądrzy, żeby coś zrobić. A niektórzy też kreatywni, chociaż nie, dobra, wybierę, że mądrą, nie? Na świecie jest mnóstwo rzeczy do odkrycia. Mamy nadzieję, że twoje pragnienie wiedzy nigdy nie zostanie zaspokojone. Obiecujemy, że jako twoi rodzice damy z siebie wszystko, będziemy... wyrozumiali, nie będzie. Będziemy cię wspierać w każdym wyborze i każdym przedsięwzięciu, którego się podejmiesz. Gdy będziesz mieć kłopoty, zawsze możesz do nas z nimi przyjść. Jeśli upadniesz, podniesiemy cię, sprowadzimy na właściwy tor. A także, coś ci się uda, a kiedy coś ci się uda, będziemy tam, aby ci pogratulować. Nie możemy się doczekać, aż w końcu cię poznamy. Zastanawiamy się, na kogo wyrośniesz. Też się zastanawiam. Troszkę na... Nie każmy im dłużej czekać. Czas na twoje wielkie przybycie. Witamy w Grow Young. Właśnie miały miejsce twoje narodziny. Czeka cię teraz podróż przez całe życie, ale najpierw musisz wybrać sobie imię. No to co? Oczywiście Paweł. Co turę będziesz dorastać, a twoim celem będzie przy tym uczenie się nowych umiejętności. Nauczenie się każdej z umiejętności wymaga odpowiedniej liczby punktów wiedzy.
Tak się składa, że masz dość wiedzy, aby nauczyć się pierwszej umiejętności, raczkowanie. Dotknij przycisku raczkowania, aby się nauczyć. No właśnie, mamy tutaj wiedzę, którą zdobywamy no, w trakcie naszych tur. Bo to wszystko jest tak jakby turowa gra. I jak będziemy mieli odpowiednią ilość wiedzy, też będziemy mieli tutaj takie umiejętności, które możemy odkryć, które wcześniej też możemy odblokować. No zobaczycie, o co chodzi dokładnie, bo to teraz trudno tak wytłumaczyć na szybko. No ale dobra, zobaczmy, mamy tylko na razie jedno, nie? Jako Bobas, raczkowanie. No to no, oczywiście to odkryjemy, nie? Poznano nową umiejętność, raczkowanie. Doskonale, udało ci się nauczyć swojej pierwszej umiejętności, a teraz czas ją przećwiczyć. Możesz ćwiczyć poznanie umiejętności w grafiku. Dotknij przycisk, aby otworzyć grafik. Dotknij umiejętności raczkowanie, aby dodać ją do swojego grafiku. No właśnie, jeżeli mamy grafik, tak jak tutaj, doskonale udało ci się zapełnić jedno z miejsc w grafiku. Umiejętnością raczkowania, ćwiczenie umiejętności wymaga czasu. I nie zawsze na początku wychodzi, ale im więcej ćwiczysz, tym lepsze osiągasz rezultaty. Widzicie, i mamy tutaj z boku, teraz tego nie widać, dotknij umiejętności raczkowanie. O, tutaj zawsze mamy takie miejsca na grafiku, które możemy wykorzystać na jakieś ćwiczenie umiejętności i różne takie. Zresztą będzie tego więcej później, nie? I tak jak widzicie przy tym raczkowaniu, macie tutaj taką książeczkę, że żeby wymasterować tą umiejętność, można tak powiedzieć, trzeba 3 razy ją przećwiczyć. O, może tak, nie? I cóż, zobaczymy co dalej, nie? Bo to będziemy mieli wymasterowane raczkowanie. Masz wypełnione wszystkie miejsca w grafiku. Teraz dotknij przycisku, aby zakończyć tę turę i poćwiczyć poznane umiejętności. Cyk. No i właśnie, o, patrzcie, tu nie wychodzi oczywiście. Jeszcze tak. O, tu nam się udało. I tu już też. I tutaj już mamy wymasterowaną. I jak za mistrzostwo, jak coś wyćwiczymy do końca, dostajemy nagrody za mistrzostwo, nie? Czyli to punkty wiedzy. Gratulacje, masz mistrzostwo swojej pierwszej umiejętności. Mistrzowskie opanowanie umiejętności nagradzane jest jednorazowo dużą premią. Dotknij przycisku, aby kontynuować. Chodź, szybko. Paweł chyba zaczyna raczkować. Raczkuj do przodu, turlaj się. Raczkuj. To co, jak jesteś... Dobra, raczkuj do przodu. Raczkujesz do przodu. No proszę. Nowe umiejętności dostępne. Chodzenie, mówienie. Rozumiem. W każdej turze trochę dorastasz. Aktualny wiek możesz sprawdzić w swoim profilu. Gdy osiągniesz 18 lat, staniesz się przedostatecznym egzaminem, który zadecyduje o tym, kim się staniesz. I mamy tutaj... Tak trochę... Wygląda źle, jak mu tutaj... Bo to jest 1L, czyli... Jeden roczek, nie? Jeden lat, o. W tym momencie, nie? Trochę tak... Kiepsko przetłumaczone. Ale dobra, da się żyć. Masz nowe umiejętności do nauki. Niestety nie masz jeszcze punktów wiedzy, aby móc się ich nauczyć. Każda nowa umiejętność jest powiązana z jednym z 5 atrybutów. Aby obniżyć koszt wiedzy umiejętności, zdobądź więcej związanego z nią atrybutu. No i właśnie, tu mamy takie atrybuty jak inteligencja, empatia, sprawność, pamięć i wyobraźnia. I ja chciałbym, jako ten sportowiec, na pewno najbardziej sprawność, ale później pamięć i wyobraźnię, bo chciałbym, jeżeli nie będzie potrzebna sprawność, nie? I zobaczymy, jak nam to wyjdzie, szczerze powiedziawszy. Możesz zyskać więcej punktów, rozwijając swój umysł. Dotknij przycisku, aby otworzyć mapę mózgu. I tu mamy taką minigierkę. Dotykaj neuronów, aby zbierać atrybutu. Każdy zebrany atrybut obniży koszt wiedzy do umiejętności powiązanej z tym atrybutem. No właśnie, i mamy tutaj, właśnie, teraz tutaj macie takie punkty. Mamy punkty mózgu w tej turze, w tym minigierce, 80. I możemy odkrywać. Każde zebranie, na przykład tutaj, koszt nam zmniejsza tutaj 5 mózgów, nie?
No i proszę bardzo, fajnie, bo możemy odkrywać sprawność i w to bardzo byśmy chcieli iść, sprawność, nie? Dobra, tu sprawność, no i teraz musimy trochę postawić na mózg. Mhm. Tu, pyk, pyk, no trochę inteligencji powiedzmy, że postawmy też na nią. Pyk, pyk i pyk, ale większość chcieliśmy sprawność, nie? Udało ci się wydać wszystkie punkty mózgu, dotknij wstecz, aby opuścić maskę mózgu. Masz teraz dość punktu i możemy teraz coś odkryć. No i właśnie, chcielibyśmy na pewno te chodzenie. Chodzenie, wybierz na samą umiejętność i wspinanie po szafce, nie? Bo jak odkryjemy te umiejętności, to możemy sobie też jakąś następną już odkryć, która będzie możliwa do późniejszego też no wybrania tutaj, nie? Wczesne lata to czas poszukiwań i odkryć. Wybierz, której umiejętności chcesz się nauczyć następnej duże. No, na pewno chciałbym iść w tą sprawność bardzo. Masz teraz dość punktów wiedzy, by nauczyć się nowych umiejętności. No i widzicie, mamy też te mówienie. No pójdźmy te mówienie też. Ściąganie to wyobraźnie, budowanie wież. Będziemy robić, nie? Udało ci się zrobić w tej turze wszystko, co się dało. Czas na ćwiczenie twoich nowych umiejętności. Dotknij przycisku, aby przejść do grafiku i zakończyć tę turę. To co? Mamy tak. Dwa razy chodzenie. I będziemy mieli to już wymasterowane. O, to też daje empatię. Chodzenie. To ciekawe. I co? Mówienie. Mówienie tylko będziemy mieli w to połowie zrobione, ale dobra. Chodzenie. No i fiku miku na patiku na dupę się spierdzieliku. Dalej. No i umiemy chodzić. Najważniejsze. Apple, jabłko. Kochanie, szybko. Paweł będzie stawiać pierwsze kroki. Zrób ostrożny, spróbuj pobiec. Jako sportowiec będziemy od początku, nie? Próbować sobie już radzić. Pochylasz się do przodu, startujesz z szaleńczą prędkością. Wpadasz niezdarnie na ścianę. Ale przebiegłem! Przebiegłem! Paweł, nic ci nie jest? Hehe, ma to po mnie. Zrzuca się na każdy problem. Nowe umiejętności. Mamy te umiejętności, które żeśmy właśnie odkryli. I co? Mapę mózgu w takim razie. O, możemy tylko od wyobraźni. Sprawność. I możemy też, właśnie, możemy też tutaj punkty wiedzy sobie zwiększać, co jest ważne. Bo zwiększamy sobie też możliwość później też odkrycia, nie? Bo jak wybieramy dany atrybut zmniejsza nam liczbę punktów na to, żeby to wydać, ale potrzebujemy też punktów wiedzy, żeby te atrybuty odkrywać, nie? Weźmiemy sprawność. Dobra, weźmiemy tutaj wyobraźnię. Punkty wiedzy. Wyobraźnie, sprawność, punkty wiedzy, sprawność. Musimy trochę wzięli sobie tej wyobraźni też, żeby nie było. I na końcu niech będzie. Dobra, wyobraźnię jeszcze, nie? Nie. Wstecz, bo jeszcze chciałem te wspinanie na szafkę już odkryć. I co następne byśmy chcieli? Następne byśmy zrobili sobie pamięć jednak, nie? Bo, tak jak mówię, chcę... jeżeli będzie coś do wyboru, to chcę priorytetyzować te trzy. Czyli najważniejsza wiadomo sprawność, a jak nie, to będzie pamięć i wyobraźnia.
Grafik. No i teraz elegancko, bo teraz będziemy mieli akurat na 3. Zrobimy to mówienie jeszcze, bo jeszcze raz zrobimy i wymasterujemy. No i tutaj dwa razy wspinanie po szafce. I też powinniśmy to mieć super zrobione już do końca. Tak jest. Wiemy, że to jest jabłko, wiemy jak powiedzieć. No i tu się nie udało. I ciach, butelka złapana. Znaczy, ja bym tego nie nazwał spinaniem, a bardziej się wyciąganiem, ale niech będzie. Twoi rodzice przełapują cię, gdy próbujesz spiąć się na szafkę. Co ty wyprawiasz? Paweł, zejdź natychmiast na dół. Spinaj się dalej. Oczywiście, że spinaj się dalej. Spinasz się tak wysoko, jak potrafisz, już ci się prawie udało. Paweł, dość tego. Masz za sobą więcej... Mniej więcej 1/3 drogi, gdy łapią cię rodzice. Nie pozwolili mi. Skubańce. Wraz z rozwojem będziesz mógł się zmieniać. Od teraz twoje atrybuty mają premię rozwoju. Premię rozwoju będzie co turę. Czyli widzicie, mamy takie tutaj plusiki. To jest... Te punkty rozwoju. I one co turę nam dają, zwiększają po prostu ten atrybut, nie? Dobra, zobaczmy mapę mózgu. Rozumiem. No i mamy teraz tutaj takie... takie większe punkty. Kurde, chciałbym do tego. Które nam zwiększają atrybut i też zwiększają właśnie ten atrybut rozwoju. Ale cholera, tutaj tak daleko dali to. Dobra. Mi bardzo zależy, żeby jednak dotrzeć tam. Jest sprawność. Okej, okay, patrzcie teraz. Pyk. To daje na pewno na dużego boosta, nie? Pójdziemy też w to. Chcielibyśmy... Bo sprawności mamy bardzo dużo. Weźmy sobie... Bo pamięci nie zwiększę na tyle, żebyśmy mogli... Weźmy sobie, zmniejszmy sobie... znaczy zwiększę sobie wyobraźnię, żeby... odkryć to. Poszukiwanie przygód, podstawowe kształty. Zrobimy poszukiwanie przygód. Jako następne, nie? No i patrzcie, i teraz mam budowanie wież. Tak naprawdę możemy sobie wybrać, co jeszcze. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, bo to nam zwiększa. Bo to już będziemy mieli jakby wymaksowane. No ale nie mamy tutaj już niczego, co byśmy mogli się nauczyć. Dlatego sobie wezmę spinanie po szafce, bo one daje najwięcej sprawności. Proszę bardzo, budowanko. Nie udało się, ale teraz się pewnie uda. Tak jest. Wieża większa niż ja. No i tutaj nam to zwiększy przynajmniej atrybuty. Które chcemy oczywiście. Możesz robić z klockami co chcesz. Rozciągają się przed tobą nieskończone możliwości. Zbuduj zamek. Zbudujmy zamek. Budujesz zamek. Duży i nie do podbicia. Fajna, co to jest? Nie wiadomo, ale okaż wsparcie. Już prawie pora na przedszkole, wkrótce staniesz przed nowymi wyzwaniami, ale zanim to nastąpi, jak najwięcej się ucz i ćwicz. Możesz sprawdzić swoje postępy w oknie drzewa umiejętności lub po dotknięciu z dowolnej panelu umiejętności. Ok, czyli tu mamy takie drzewka. No, jesteśmy na razie bobasem i mamy... To jedno drzewko, nie? Od Bobasa. Raczkowanie i poszliśmy bardzo w tą stronę. Tu mamy wspinanie. No tak. Czyli tu właściwie generalnie to jest wszystko, bo tu już mogliśmy iść albo w tą stronę, albo w tą i to tak rozwija, nie? Mamy tylko do wyboru. Jedyne, co nam zostało, to co? Ćwiczenie tego, co jest. Mapa mózgu.
O kurde, tu jest sprawność, ale jest tak w daleku. Dobra, zróbmy sobie tu. To zróbmy. Pamięć byśmy sobie trochę mogli zmniejszyć. Nie dotrzemy aż tutaj, nie? Za daleko. No właśnie, ale to się generuje trochę tak randomowo, tak więc... Ale pójdziemy sobie w tą pamięć jeszcze. Tak nie odkryjemy tego, dobra. Pójdziemy też trochę jeszcze sprawność. Dobra. Czyli co możemy? Możemy szukanie przygód i możemy szukanie zagubionej zabawki i poszukiwanie przygód. Zróbmy sobie, odkryjmy poszukiwanie przygód. No i co? To zrobimy sobie 3 razy, bo jak wymaksujemy, to będziemy mieli. Będziemy dobrym poszukiwaczem przygód. Dobra, że w takim samolociku trochę się rozpadł. O, tak jest. Teraz już jesteśmy masterem w poszukiwaniu przygód. Tak więc, o, przedszkole. No i dochodzą nam tutaj już nowe umiejętności. Liczenie, podstawy ogólnictwa, nauka alfabetu. No, w pierwszej kolejności na pewno będziemy chcieli to. No, już sami wiecie dlaczego. Bo tu mamy pamięć. Idziesz do przedszkola, będziesz tu spędzać poranki. Po całym dniu wracasz do domu. Właśnie, i tu jest nowa mechanika gry już. Od teraz musisz dbać o swoje zdrowie psychiczne. Im większy odczuwasz relaks, tym więcej umiejętności możesz zaplanować w grafiku. Ale jeśli przepracujesz się, nie będziesz w stanie nauczyć się niczego nowego, a niektóre z miejsc w twoim grafiku zostaną zablokowane. Czyli widzicie, mamy zdrowie psychiczne. Im trudniejsza nowa umiejętność, tym większa na ciebie wpływ. Każda zaplanowana umiejętność nieznacznie obniża twoje zdrowie psychiczne. Aby poprawić zdrowie psychiczne, musisz od czasu do czasu zapewnić sobie rozrywkę. Możesz nauczyć się nowych aktywności rozrywkowych poprzez wykonywanie czynności. Dotknij czynności puzzli. O. No i właśnie, i tutaj się nauczyliśmy układać puzzle, które nam dają inteligencję niestety. Każda czynność kosztuje punkty czynności, które uzupełniane są na początku każdej tury. I one właśnie, widzicie, nam dają, układanie puzzli nam daje jeden do tego współczynnika radości, czy jak on tam się nazywał, zdrowie psychiczne, do zdrowia psychicznego i plus jeden do inteligencji. Mapa mózgu. Dotknij neuronów mózgu, aby zdobyć dodatkowe punkty mózgu do wydawania na mapie mózgu. Pamiętaj jednak, że nie możesz przekroczyć limitu punktów mózgu. I teraz na mapie będziemy mieli właśnie te takie punkty mózgu. Ale ich jeszcze nie mamy, żeby wam powiedzieć mniej więcej o co chodzi. Zobaczmy tu. No empatię weźmiemy, bo musimy. I sprawność. Teraz, może pójdźmy w tą stronę. O, macie tutaj, nie? Niestety mało tego zrobiłem, ale jak to dostaniecie, jak to klikniecie, to zwiększa wam się o 10 punkty mózgu. Kliknięcie jest 5, czyli 5 macie jakby do przodu, nie? Niestety będzie 1, 2, 3. Najlepiej klikać tam, gdzie możecie najwięcej odkryć, tak jak tutaj na przykład teraz mam. Że wyobraźnia... No dobra. No i właśnie, i nic nowego nie odkryliśmy tak naprawdę, znaczy nowego. W sensie... Coś, co by nam się przydało. Zróbmy może tą empatię tutaj. To nam odkryje dużo tych, ale też nie mamy tych punktów mózgu. No dobra. Pójdźmy. Pójdźmy w pamięć. Tutaj na przykład. O. Jest.
tutaj pamięć. No i niestety już tego nie zdobędziemy. Dobrze jest właśnie, tak jak na przykład teraz tutaj, bym to ukrył i odkrywa to nam trzy pola, nie? I warto jest odkrywać jak najwięcej, żeby wiedzieć, żeby widzieć, co jest za tymi polami. No bo tak jak właśnie widzieliście, te punkty mózgu nam zwiększają liczbę tutaj i możemy więcej odkryć, nie? No na pewno chciałbym naukę alfabetu zrobić. No i co? No i zrobimy to liczenie w sumie, jak nie będziemy mieli co, to trochę se poćwiczymy. No i patrzcie, możemy teraz jeszcze oglądanie kreskówek wyuczyć się z punktów czynności. I to będzie lepsze niż te układanie puzzli, bo on tu nam daje pamięć, którą, no wiadomo, my będziemy chcieli alternatywnie... Patrzcie, mamy więcej wyobraźni niż sprawności już. Oho, lipka. Możesz dodać odkryte aktywności rozrywkowe do swojego grafiku. Upewnij się, że przez cały czas twoje zdrowie psychicznie utrzymuje się powyżej zero. Jeśli to zaniedbasz, grożą ci poważne kary. No i tak jak widzicie. Nauka alfabetu. No i będzie już nauczony. Da nam dwa minusy do zdrowia psychicznego. Ale możemy sobie tutaj teraz zwiększyć oglądanie kreskówek i to nam wyzeruje, można powiedzieć, te negatywne efekty tego, nie? Ale widzicie, już mamy też więcej na przykład okienek do czynności, jakie mamy zrobić. I proszę bardzo, alfabetu, ABCD, wszystko umiemy, mistrzowsko, piąteczka, nawet szósteczkę. I oglądanie kreskówek. O, to była nudna kreskówka, to też jakiś królik, nie wiem, czy to jest królik Bugs z wróbelkiem LML-kiem. I mamy nowe umiejętności. Pisanie, zapisywanie liczb. Na koniec przedszkolawki i każdej szkoły, do których będziesz uczęszczać, czeka cię egzamin. Każdy egzamin sprawdzi twoją wiedzę, więc postaraj się przed nim nauczyć jak najwięcej umiejętności. Nowe wydarzenie, czyli za dwie tury będziemy mieli egzamin, który zobaczycie, na czym też polega. Tu jest przygotowanie do egzaminu, co jest bardzo ważne, bo będziemy, im więcej mamy tutaj punktów, tym więcej będziemy mieli tur przy tym egzaminie. Możesz sprawdzić swój obecny stan. No, mniej więcej to o to chodzi. Każde nowe miejsce zawiera czynności wykonywania. Możemy iść do pokoju zabaw, gdzie są puzzle, a możemy iść na plac zabaw, nie? To możemy sobie teraz wybierać. Mamy tu huśtawkę, którą nie odkryliśmy. Zjedźmy sobie raz z tej zjeżdżalni, żeby mieć odblokowaną tą rozrywkę, nie? I co? Czas na mapę mózgu. Sprawność fizyczna, umiejętność. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Tu, 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 na pewno tu. Odkryjmy tą inteligencję. Teraz chcieliśmy zrobić sportowca, będziemy jakimś artystą za chwilę, nie? Chociaż nie mamy empatii. To by się przydało dla artysty. Tu jest empatia, to tak średnio. Pójdźmy tu i tu. No to teraz tu. Tu. Kurde, nie było żadnych tych punktów mózgu. Słabo. A właśnie też nie szedłem sobie, żeby odkryć jakieś nowych umiejętności. Ajajajajajajaj. Trochę skopałem, że tak powiem. Bo tak naprawdę... No dobra, ale no nauczmy się liczenia.
I róbmy już te oglądanie kreskówek, żebyśmy to wymaksowali. No to liczyć do 10 już potrafimy. O, oglądanie już nam się zaczynają podobać ta bajka. To taki. Okej. Okay. Możemy w mapę mózgu znowu. Dotknij neuromy następnej mapy, aby zresetować mapę mózgu i otrzymać dużo dodatkowych punktów mózgu. Mamy sprawność. To jest fajne. To zrobimy tak i tak. Pójdźmy teraz... Właśnie, w co byśmy tu poszli? Pójdźmy tak, 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 tak. Teraz byśmy przydał... Dobra, zobaczymy, co jest tutaj. No i nic nie ma. Znaczy, w sensie, nie mogę trafić na te punkty mózgu. No trudno, ale możemy odkryć tak. Czyta pisanie. No i to wszystko. Idźmy do domu. Aha, dobra, możemy też jakby sobie wymasterować oglądanie. Bo mamy też punkty te czynności. Ja nie wiem, czy czasem w ostatnim dniu nie straciłem jakiś. No i grafik. To mamy wymasterowane. Oglądanie mamy wymasterowane. To zróbmy teraz, żeby pisanie wymasterował. Będziemy trochę na minusie, ale zdrowie psychiczne widzę, że i tak nam się zwiększa. I co? Zróbmy teraz puzzle. Trochę inteligencji powiększymy. Ups. Pisanie, nie lubimy pisania. Lubimy sport. Cyku, cyku, nie. Ale się udało. On to napisał, że i kropkę, ale zobaczcie, taki mały, a już wiesz, żeby wstawiać kropkę na końcu zdania. Puzzle nam widać dobrze idą. Pisownia, O kurde, to będzie już hardcore. No ale dobra. Zobaczmy, co mamy tu. Mamy to, zróbmy to. Zróbmy jednak tą empatię. Zróbmy tą sprawność. Mamy tu punkciki. Zróbmy tą oczywiście pamięć. O, cholera, kurde. Mamy dużo pamięci w ogóle. Okej. Okay. Co byśmy teraz chcieli? Możemy to ogrodnictwo robić. Pisownia. To jest takie trochę, kurde... Pokaż, że w umiejętności. Sprawność, właśnie sprawność. I widzicie, tu jest podzielone teraz na jakby te umiejętności. Mamy na inteligencję, mamy jakby na empatię, na pamięć, na wyobraźnię jeszcze nic nie mamy. I tu jest jeszcze jeden atrybut, który będzie później. Ale na sprawność widzicie, jeszcze jakby w nic nie poszliśmy w tą sprawność, nie? Nic nie odkryliśmy, o. Dobra, ja bym zrobił jednak trochę w tą inteligencję, żebyśmy mogli jeszcze poznać zapisywanie liczb. Dobra, spróbujmy tak. Zróbmy zapisywanie liczb, no i to nam da... Już wszystko. Idzie do pokoju zabaw, ale właśnie, możemy teraz jeszcze troszkę poukładać puzzli. Bo w domu jest tylko oglądanie tych kreskówek, które już wymaksowaliśmy. O, to jest już egzamin. Okej. No to co, idziemy na egzamin. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. 75 na 100. Gotowość do egzaminu. Myślę, że to nie jest dobry, nie jest zły wynik. No i teraz właśnie, dotknij atrybutów, aby je zebrać. Czyli to jest taki, gdy będziesz miał wystarczający wynik, zdobądź jak najwięcej punktów. To jest taki...
Candy Crush, pamiętacie taką gierkę? To jest coś w tym stylu. I musimy zdobywać punkty odpowiednie do latych tych tutaj statystyk. Myślę, że tak. Jak najwięcej, żeby zabrać, no to pójdziemy tu pierw. Tutaj. I tutaj. I tu. I mamy jeszcze 10 ruchów. Na pewno to będzie fajne, to będzie dobre. No i tutaj bym już zaczął się zastanawiać, czyli teraz tak, zobaczmy, co nam daje najwięcej punktów. No, 12. Tu też 12. Tu też 12. 12 punktów nam daje to. 10 punktów to. Będzie to lepsze. 7 tych. Dobra, zobaczmy to. I to nam da jeszcze też 10. I widzicie, już mamy ocenę D. Dążymy do oceny A. Dobra, zróbmy niebieskie. Zróbmy tych. Byśmy potrzebowali trochę czerwonych. Dobra, zróbmy tak, tak. Dlatego, dobra, teraz się zatrzymam, bo to już nie są przelewki. Tu jest 14 aż punktów, ale już nie będziemy mieli czerwonych. Dobra, zróbmy to. O, jakbyśmy zdobyli trochę czerwonych, to byśmy zdobyli też dużo punktów. Dobra, zróbmy tu czerwone, tak. 16 punktów. O, to będzie idealne. Tak. Żółte. Okej. 15 punktów. Mamy jeden ruch. Dobra, zróbmy to tak. I tu mamy aż 20 punktów, ale tego no jednym ruchem nie zrobimy na pewno. Tego też nie. Możemy zabrać to na pewno. Jeszcze. I jeszcze może uda się któryś z tych, jak dobrze pójdzie. Ale chyba... Chyba nie jesteśmy w stanie. A najlepiej będzie czerwono. Oczywiście tu mamy ile? 4, 8... 11... No będzie to najlepsze. Okej. I co? Najwięcej na pewno to i tyle. Ale i tak mamy ocenę A. Większą niż ocenę A już i tak się nie da zdobyć, nie? Te punkty i tak przemijają, ale nie ma jakichś A+, czy nawet więcej, tylko po prostu jest A. Twoja cena końcowa A. No i tyle. I wszystko zdane, pięknie. I co? I czas u podstawówki. Porównywanie ilości. Geografia. Będziemy szli w geografię oczywiście. Witam w szkole podstawowej. Nadszedł czas, aby podnieść swój poziom wykształcenia. No właśnie. I tutaj dochodzi nowy atrybut. Twoi rodzice będą cię coraz od ciebie więcej oczekiwać. Dlatego musisz zadbać o to, aby byli zadowoleni z swoich starań. Im więcej umiejętności zaplanujesz w grafiku, tym wyższe będzie zadowolenie twoich rodziców. Za to aktywności rozrywkowe obniżają zadowolenie rodziców, czyli tu jest właśnie ten patent, że jak my się chcemy bawić i zwiększać zdrowie psychiczne swoje, to nie będzie się podobało rodzicom, nie? Czyli musimy tym tak lawirować, żeby ani jedno, ani drugie nam nie spadło. No, ale myślę, że pierwszy odcinek na tym skończymy. Tak, dzieciństwo i przedszkole przeszliśmy, tak więc nie jest źle. I w podstawówkę zaczniemy w następnym odcinku. A tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, skomentujcie i do zobaczyska w następnym odcinku. Nara!